Dzień dobry. Słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a tym razem będzie o intrygującej sprawie z lat 30. Zapraszam. Rok 1935. Stany Zjednoczone. Amerykanie nadal borykali się z problemami i skutkami po I wojnie światowej. Kilka lat wcześniej, w 1929, doszło do wydarzenia, które zyska nazwę Wielki Kryzys. Nastąpił krach na giełdzie światowej. Miliony ludzi straciło pracę, a stopa bezrobocia w Stanach wynosiła ponad 23% i dopiero 4 lata później, w 1933 roku, sytuacja gospodarcza zaczęła się stopniowo poprawiać. W latach 30. przez Stany przetoczyła się fala burz piaskowych, przez co te lata były nieoficjalnie nazywane Dust Bowl. Poziom życia w Ameryce polepszył się w 1933 roku, kiedy prezydentem został Franklin Delano Roosevelt. Wprowadzono wtedy nowy ład, który zakładał szereg zmian społecznych, politycznych i gospodarczych. W latach 30. po raz pierwszy zaczęto sprzedawać mrożone jedzenie, rozwijała się nauka, szersze grono mogło pozwolić sobie na oglądanie filmów, odkryto Pluton, Charlie Chaplin zaczął zyskiwać popularność i teraz przenosimy się do właściwych wydarzeń. Początek roku 1935. Kansas City. Kansas City leży w zachodniej części stanu Missouri, tuż przy granicy ze stanem Kansas. Słynie z jazzu i steków, które uchodzą za specjał w tamtejszej kuchni. W latach 30. mieszkało tam 400 000 mieszkańców. 2 stycznia po godzinie 13 młody mężczyzna zmierzał w stronę hotelu znajdującego się przy granicy z Kansas, niedaleko centrum. Hotel President został wybudowany prawie 10 lat wcześniej, w 1926 roku, przez biznesmena, który chciał się wzbogacić i postanowił wybudować hotel o wysokich standardach, mogący zadowolić nawet bardzo wymagających klientów. Hotel miał 14 pięter. Znajdowało się w nim ponad 450 pokojów. Goście mogli pić drinki w barze urządzonym w królewskim stylu, mogli też bawić się w salach balowych i brać udział w konferencjach na terenie hotelu. Kiedy ktoś bogaty czy sławny przyjeżdżał do Kansas City, wybierał właśnie Hotel President. W latach 30. i 40. to miejsce odwiedziło wiele znanych gwiazd, m.in. Frank Sinatra. Młody mężczyzna, który wszedł do hotelu, mógł łatwo zniknąć w tłumie. Nie był wysoki. Miał nieco ponad 1,65 m wzrostu. Był szczupły, chociaż niektórzy twierdzili, że był raczej przysadzisty, ale może wynikało to ze względu na niski wzrost. Miał brązowe włosy i niebieskie oczy. Nie wyróżniał się wyglądem. Tak jak inni goście hotelowi, był ubrany elegancko. Miał na sobie garnitur, a włosy zaczesał do tyłu. Przed przyjściem do hotelu Prezydent mężczyzna zatrzymał się w hotelu o nazwie Melbach, ale po krótkim czasie opuścił hotel. Mężczyzna pracujący na recepcji zauważył, że nowy gość wyglądał dość młodo. Mógł mieć 20–25 lat. Z kolei inni będą później wskazywać, że wyglądał na 25–30 lat, a inni ocenią jego wiek na 35 lat. Podobne rozbieżności pojawiały się, jeśli chodzi o wygląd. Różni świadkowie podawali różne detale. Recepcjonista zwrócił uwagę na to, że gość nie miał przy sobie walizki. Chciał zostać w hotelu na jedną noc, a nie miał ubrań na zmianę. Jak wyjaśnił gość, miał przy sobie tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Małą szczotkę do włosów, grzebień i pastę do zębów, które schował do wewnętrznej kieszeni marynarki. Kiedy recepcjonista przyjrzał się mężczyźnie z bliska, zauważył, że przy uchu miał dużą, głęboką bliznę, która była dostrzegalna jedynie z bliskiej odległości, bo została częściowo zasłonięta przez włosy. Jego ucho było zniekształcone. Miał ucho zapaśnika, zwane często uchem kalafiorowym. Wyglądało na opuchnięte i w niektórych miejscach było wybrzuszone. Najczęściej taki stan powstaje w wyniku urazu podczas trenowania sztuk walki. Wielu zapaśników ma zniekształcone uszy. Coś takiego może też powstać po przekłuciu ucha lub po chorobie, ale jest to zdecydowanie rzadsze. Gość mógł być zawodowym zapaśnikiem, chociaż równie dobrze mógł uprawiać sport hobbystycznie. Gość zameldował się w hotelu, przedstawiając się jako Roland T. Owen. Była to fałszywa tożsamość, o czym osoby pracujące w hotelu miały dowiedzieć się dopiero później. Na karcie podczas rejestracji podano jeszcze jedną ważną informację. Roland miał pochodzić z Los Angeles. Mężczyzna zapłacił za jedną noc z góry. Zapłacił mniej niż $5, może 2 lub 3. Powiedział recepcjoniście, że wymeldował się z pobliskiego hotelu, tego o nazwie Melbach, ponieważ uznał, że było tam zbyt drogo. Za jedną noc miał zapłacić $5, co uznał za zbyt wysoką kwotę. $5 byłoby warte w dzisiejszych czasach około $100. Gość nie miał szczególnych wymagań. Poza tym, że chciał, aby przydzielono mu pokój znajdujący się na jednym z ostatnich pięter i okna pokoju miały wychodzić na dziedziniec, gdzie parkowano samochody. Dlaczego? Nie wiadomo. Roland upierał się, że sam spróbuje trafić do pokoju. Mówił, że nie ma walizki i nie potrzebuje pomocy. Ale hotel był dość duży i mógł mieć problemy z trafieniem do odpowiedniego pokoju, a poza tym boj hotelowy upierał się, że go zaprowadzi. W trakcie drogi do pokoju Roland rozmawiał z bojem, Randolphem Probstem. Przekazał mu tę samą wersję, co recepcjoniście. Wspomniał, że jest z Los Angeles i był niezadowolony z cen w pobliskim hotelu. Sprawiał wrażenie, jakby unikał opowiadania o sobie, więc Randolph przekierował rozmowę na neutralne tematy. W końcu mężczyzna mógł przyjechać do hotelu w różnych celach. Mógł należeć do mafii, załatwiać sprawy biznesowe albo spotkać się na jedną noc z kochanką. Kto wie? Mężczyźni wysiedli na 10. piętrze. Randolph zaprowadził Rolanda do pokoju numer 1046. Znajdował się on na końcu korytarza. Pokoje znajdujące się po przeciwnej stronie korytarza miały widok wychodzący na 14. ulicę. Po wejściu do pokoju trzeba było przejść przez korytarz, aby dostać się do sypialni. Tuż przy wejściu znajdowały się 2 pary drzwi. Te po lewej prowadziły do łazienki, a te po prawej do niewielkiej garderoby. Sypialnia nie była ani za mała, ani za duża. Liczyła około 10 metrów kwadratowych. Po prawej stronie znajdowało się łóżko, a po lewej stolik nocny, na którym stał telefon stacjonarny. Niedaleko stolika stało biurko, a za nim komoda. Za łóżkiem, w rogu przy oknie, stał fotel. Randolph patrzył, jak gość idzie do łazienki i kładzie przedmioty, które ze sobą zabrał. Mężczyźni zamienili jeszcze kilka słów, po czym razem opuścili pokój i skierowali się w stronę windy. W którymś momencie boj hotelowy zatrzymał się i powiedział, że lepiej będzie, jeśli się wróci, zgasi wszystkie światła i zamknie ten pokój na klucz. Żaden z nich nie zamknął pokoju, więc każdy mógł dostać się do środka. Roland wzruszył ramionami, odpowiadając, że nie ma nic przeciwko. Podał mu klucz i zaczekał, aż wróci. Następnie razem zjechali windą i rozdzielili się przy recepcji. Randolph, boj, musiał wrócić pomóc innym gościom, a Roland chciał wyjść z hotelu. Boy nie zauważył niczego nadzwyczajnego w jego zachowaniu. Jego wymagania dało się łatwo wyjaśnić. Może chciał mieć pokój na wyższym piętrze, aby mieć ładniejszy widok, a jeśli chodzi o widok na dziedziniec, to może zależało mu na pokoju z dala od zgiełku ulicy. Jeśli chodzi o brak bagażu, to tylko z pozoru mogło się to wydawać dziwne. W rzeczywistości sporo gości podróżowało bez bagażu. Może nie planował zostać, ale musiał przełożyć spotkanie i dowiedział się dopiero po przyjeździe, że będzie musiał spędzić noc w Kansas City. Na wszystko można było znaleźć wyjaśnienie. Po południu tego samego dnia pokojówka o imieniu Mary pojechała windą na 10. piętro. Miała posprzątać wszystkie pokoje na tym piętrze. Poprzedniego dnia miała wolne, a 2 stycznia pojawiła się w pracy dopiero po południu, więc czekało ją sporo zadań do zrobienia. Mary zapukała do drzwi pokoju 1046 i po dłuższej chwili drzwi otworzył mężczyzna. Była zdziwiona. 2 dni wcześniej w tym pokoju zameldowana była kobieta. Mary przeprosiła i powiedziała, że może wrócić później, aby posprzątać. Ale Roland powiedział, że nie ma nic przeciwko i wpuścił ją, aby weszła do środka. Kiedy tylko Mary weszła do pokoju, zauważyła, że jest w nim ciemno. Zasłony zaciągnięto w taki sposób, że nie wpuszczały w ogóle słońca. Jedynym źródłem światła była lampa stojąca na biurku, ale żarówka ledwo się świeciła, więc w pokoju panował półmrok. Roland był milczący. Mary miała wrażenie, że jest nerwowy i wystraszony, przy czym jednocześnie, kiedy się do niej zwracał, był uprzejmy i starał się nie dać po sobie poznać, że coś jest nie tak. Mary później powie: pomyślałam, że albo się o coś martwił, albo się czegoś bał. Kiedy kobieta sprzątała pokój, Roland oświadczył, że musi wyjść, ale nie zdradził szczegółów. Nie wiedziała, po co wychodzi i kiedy wróci. Poprosił ją, aby nie zamykała drzwi, bo jak wyjaśnił, spodziewał się znajomego. Znajomy miał przyjść kilka minut później. Przed wyjściem ubrał się w płaszcz i przeczesał włosy grzebieniem. Niedługo później pokojówka opuściła pokój numer 1046. Musiała posprzątać jeszcze inne pokoje. Nie zwróciła uwagi na to, o której Roland wrócił do hotelu, bo była zajęta. Po 16 wróciła na 10. piętro z wypranymi ręcznikami. Planowała zanieść je do pokojów. Zazwyczaj zanosiła ręczniki wcześniej, ale tamtego dnia wróciły z pralni później niż zwykle. Kiedy weszła do pokoju zajmowanego przez Rolanda, zauważyła, że nie odsłonięto zasłon, a lampa się nie świeciła, więc jedynym źródłem światła były lampy w holu. Roland spał na łóżku. Nie był przykryty. Miał na sobie te same ubrania, co wcześniej. Po cichu weszła do łazienki i tam zostawiła ręczniki. Nie chciała budzić gościa, chociaż nie była pewna, czy Roland spał. Leżał na plecach z twarzą zwróconą w stronę sufitu. Równie dobrze mógł odpoczywać. Mary stwierdziła, że mogła się pomylić i Roland tak naprawdę mógł patrzeć w sufit. Przed wyjściem zauważyła karteczkę leżącą na stoliku niedaleko łóżka. Napisano na niej: Don, wrócę za 15 minut. Poczekaj. Następnego dnia, 3 stycznia, w czwartek, Mary zaczęła sprzątać pokoje na 10. piętrze koło godziny 10:30. Myślała, że o tej porze nikogo nie będzie w pokoju, bo zazwyczaj rano goście opuszczali pokoje i wracali do hotelu dopiero po południu, ale okazało się, że Roland nadal był w pokoju. Ktoś zamknął pokój od zewnątrz. Aby to zrobić, musiał mieć klucz. Niekoniecznie był to ktoś z pracowników. Równie dobrze mógł być to inny gość hotelowy, co oznaczało, że Roland nie mógł opuścić pokoju i był zmuszony czekać, aż ktoś otworzy mu drzwi. Mary musiała użyć swojego kompletu kluczy, aby dostać się do pokoju. Kiedy weszła do środka, zauważyła, że Roland siedzi na łóżku z twarzą zwróconą w stronę ściany. Nie odezwał się do niej, co ją trochę zaniepokoiło. Poprzedniego dnia zwróciła uwagę na jego niepokojące zachowanie, a tamtego dnia jej niepokój się nasilił. W pokoju nadal panował półmrok. Roland milczał, przez co Mary nie czuła się bezpiecznie. Kiedy kobieta sprzątała w łazience, zadzwonił telefon. Usłyszała, jak Roland mówi: „Nie, Don, nie chcę jeść. Nie jestem głodny. Dopiero co zjadłem śniadanie”. Na chwilę zapadła cisza, po czym mężczyzna powtórzył: „Nie, nie jestem głodny”. Na tym zakończył rozmowę, odłożył słuchawkę i ponownie usiadł na łóżku. Jego zachowanie uległo zmianie. Zachowywał się tak, jakby nagle zdał sobie sprawę z obecności pokojówki. Zaczął ją zagadywać. Pytał, czy tylko ona sprząta pokoje na tym piętrze, czy można wynająć pokój w hotelu na dłuższy okres, na przykład na miesiąc. Zaczął też opowiadać o poprzednim hotelu, o którym wspominał w rozmowie z bojem hotelowym i recepcjonistą. Przed wyjściem Mary zabrała brudne ręczniki i powiedziała, że wróci później z czystymi. Wróciła parę godzin później, tak jak obiecała. Idąc w stronę pokoju, usłyszała głosy dwóch mężczyzn. Nie potrafiła rozróżnić słów. Brzmiało to tak, jakby mówili podniesionym tonem lub jakby się kłócili. Kiedy zapukała do drzwi, jakiś mężczyzna zapytał: „Kto to?”. Po jego głosie wywnioskowała, że nie był to Roland. Pomyślała, że może to Don. Kiedy poprzedniego dnia weszła do pokoju, na karteczce zapisano jego imię. Poza tym rano gość rozmawiał z nim przez telefon. Mary przedstawiła się i powiedziała, że chce tylko zostawić czyste ręczniki. Mężczyzna odpowiedział ze złością, podniesionym tonem, że nie potrzebują żadnych ręczników. Kobieta była zdziwiona, bo Roland musiał opłacić kolejną noc w hotelu, więc wywnioskowała, że będzie potrzebował ręczników. Ale pomyślała, że to nie jej sprawa i odeszła. Po południu w hotelu President zameldowała się kobieta o imieniu i nazwisku Jean Owen. Tak samo na nazwisko miał Roland i w tym przypadku zbieżność jest całkowicie przypadkowa. Jean miała 30 lat i mieszkała na stałe w Lee's Summit, niewielkim mieście zamieszkiwanym w tamtych latach przez 2000 mieszkańców, leżącym około 35 km na południe od Kansas City. Jean przyjechała do Kansas City rano 3 stycznia. Planowała iść na zakupy. W Lee's Summit nie było większych sklepów, dlatego co jakiś czas jeździła do większego miasta. Po południu miała spotkać się ze swoim partnerem. Joe Reinert mieszkał w Kansas City i pracował w kwiaciarni znajdującej się niedaleko centrum. On i Jean mieli wyjść wieczorem do restauracji, później może do jakiegoś baru. Ale po południu, kiedy Jean przyszła do kwiaciarni, okazało się, że muszą zmienić plany. Podczas zakupów źle się poczuła. Uznała, że lepiej będzie, jeśli na noc zostanie w hotelu i wróci do domu następnego dnia. Po drodze zauważyła hotel Prezydent i to tam chciała się zatrzymać. Nie miała żadnych szczególnych wymagań. Chciała znaleźć miejsce, gdzie mogłaby się przespać i wyjechać rano w stronę Lee's Summit. Kobieta zameldowała się w hotelu po 18:00. Przydzielono jej pokój numer 1048, znajdujący się na 10. piętrze. Przed 19:00 Jean, będąc już w pokoju, zadzwoniła do Joe'ego. Powiedziała mu, w jakim pokoju się znajduje. Po zamknięciu kwiaciarni przed 22:00 Joe zjawił się w hotelu i opuścił pokój Jean 2 godziny później, koło północy. Pokój Jean znajdował się tuż obok pokoju Rolanda. Jean powie później śledczym, że przed wyjściem Joe'ego dwie osoby znajdujące się na tym samym piętrze, jak wywnioskowała, zaczęły się kłócić. Słyszała 2 głosy. Jeden należał do mężczyzny, a drugi do kobiety. Co jakiś czas ktoś wykrzykiwał przekleństwa, ale poza tym nie była w stanie usłyszeć, o czym rozmawiają. Przez hałas nie mogła zasnąć i zastanawiała się, czy nie powiadomić recepcjonisty, ale po godzinie drugiej udało jej się zasnąć. Nie ma pewności, czy te głośne dźwięki dochodziły z pokoju 1048, bo na tym samym piętrze, w pokoju numer 1055, tamtej nocy ktoś zorganizował imprezę, więc Jean mogła słyszeć odgłosy z pokoju, w którym bawili się goście. W nocy z 3 na 4 stycznia wydarzyło się coś jeszcze, jednak nie wiadomo, czy miało to związek z historią Rolanda Owena. Koło północy w hotelu zjawił się mężczyzna o imieniu Charles, który pracował jako operator windy. Pracował w różnych hotelach, w budynkach, w których funkcjonowały windy, więc kojarzył wielu pracowników i mieszkańców Kansas City. Tamtej nocy, kiedy większość gości spała, przyjechał, aby naprawić windę. Po skończeniu tego zadania miał pomagać gościom jeździć windą. W tamtych latach było to powszechne zjawisko w hotelach i nie tylko. Jak wspominał, miał sporo pracy. 2 godziny później, kiedy naprawiał windę, spotkał kobietę, którą znał z widzenia. Najczęściej widywał ją w hotelu President. Widywała się z różnymi mężczyznami w pokojach wynajmowanych na godziny. Na tej podstawie wywnioskował, że zarabia jako prostytutka, chociaż nie mógł mieć co do tego pewności. Kobieta zapytała go, na którym piętrze znajduje się pokój 1026. Ten pokój, jak i pokój Rolanda oraz Jean, znajdował się na 10. piętrze. Parę minut później, kiedy Charles pojechał na 10. piętro, aby sprawdzić, czy winda dobrze działa, spotkał tę samą kobietę na korytarzu. Odezwała się do niego pierwsza. Powiedziała, że nie rozumie, dlaczego mężczyzny, o którym mówiła on, nie było w pokoju. Wspomniała, że zawsze do niej dzwonił, umawiali się w konkretnym hotelu i ich spotkania trwały maksymalnie pół godziny. Czekała na niego jeszcze pół godziny na korytarzu. W tym czasie Charles zjechał na dół. Widział, jak kobieta wychodzi na chwilę z hotelu, po czym wraca w towarzystwie jakiegoś mężczyzny i idzie z nim na 9. piętro. Opuściła hotel po 4:00 nad ranem, a chwilę później w stronę wyjścia skierował się mężczyzna, którego Charles widział w jej towarzystwie. Zamienili ze sobą parę słów. Gość powiedział, że nie może spać i musi na chwilę wyjść. Z jednej strony Charles był przyzwyczajony do takich rozmów o niczym, ale z drugiej strony wydało mu się dziwne, że ten mężczyzna go zaczepił. Może było mu wstyd za to, że widział go w towarzystwie prostytutki. Takie przynajmniej wrażenie odniósł Charles. Pytanie brzmi, czy para miała coś wspólnego z tą historią. Ich wygląd okazał się kluczową kwestią w późniejszych etapach śledztwa. Recepcjonista i złota rączka opisywali, że mężczyzna miał mniej niż 1,70 m. Był szczupły, miał na sobie brązowy płaszcz, nosił brązowy kapelusz i brązowe buty. Kobieta była tego samego wzrostu i była ubrana w czarne futro. Nad ranem z 3 na 4 stycznia kobieta, która pracowała jako operator telefonów w hotelu, zauważyła, że telefon w pokoju numer 1046 nie działa. Zapewne gość hotelowy nie odłożył słuchawki na miejsce. Był to jeden ze starych telefonów, nowoczesnych jak na tamte lata, który miał tarczę numerową. Jeśli ktoś nie odłożył słuchawki na widełki, telefon nie działał. Nikt nie mógł skontaktować się z Rolandem. Nie można było do niego zadzwonić. Dlatego jeszcze w nocy wysłano boja hotelowego, aby powiedział Rolandowi, aby odłożył słuchawkę na miejsce. Tym pracownikiem był Randolph, boj, który 2 dni wcześniej pokazywał Rolandowi pokój. Na klamce powieszono zakładkę z napisem „Nie przeszkadzać”. Mimo wszystko Randolph zapukał. Pukał do drzwi, ale mężczyzna, który znajdował się w środku, nie chciał ich otworzyć. Krzyknął wejdź, ale drzwi były zamknięte na klucz, więc nie mógł dostać się do środka. Mężczyzna powiedział mu, aby włączył światło. Brzmiało to tak, jakby bełkotał, jakby był pijany, więc uznał, że nie ma sensu się narzucać. Krzyknął tylko, aby odłożył słuchawkę, po czym wrócił na dół. Kobiecie, która pracowała jako operator telefonu, powiedział, że trzeba poczekać jeszcze godzinę, dwie i jeśli telefon nadal nie będzie działał, to należy otworzyć drzwi i umieścić słuchawkę na miejscu. Rano po 8:00 telefon nadal nie działał, więc wysłano innego boja, który dopiero co rozpoczął zmianę, aby sprawdził, co się dzieje. Jemu również nie otworzono drzwi. Miał przy sobie jednak klucz, którego użył, aby dostać się do pokoju. Kiedy wszedł, w pokoju było ciemno. Poruszał się niemalże po omacku. Roland leżał na łóżku. Był przykryty pościelą. Boy później opisze, że widział na pościeli ciemne plamy, ale nie był w stanie powiedzieć, czy były to plamy po moczu, czy może coś się rozlało, czy były to tylko cienie. Boy wywnioskował, że Roland śpi. Tak jak Randolph, miał wrażenie, że jest pijany. Postanowił więc, że nie będzie go budził. Stolik był przewrócony, a telefon leżał na podłodze w plątaninie kabli. Dlatego Boy podniósł stolik i umieścił na nim telefon, odkładając słuchawkę na widełki. Ale już 2 godziny później inny operator telefonów zauważył, że ktoś znowu zdjął słuchawkę z widełek. Wysłano Randolpha, aby sprawdził, co się dzieje. Na klamce nadal wisiała kartka z napisem „Nie przeszkadzać”, a drzwi były zamknięte na klucz. Mężczyzna wszedł do pokoju, używając własnego kompletu kluczy, tuż po godzinie 11:00. Roland siedział na podłodze niecałe pół metra od drzwi wejściowych. Był nago. Siedział w taki sposób, że jego ciało było pochylone do przodu, a on opierał się łokciami o podłogę. Trzymał się za głowę, z której ciekła krew. Boy włączył światło, przeszedł obok Rolanda i odłożył słuchawkę. Dopiero wtedy dostrzegł na podłodze i na ścianach krew. Znajdowała się wszędzie. Na łóżku, przy łóżku, na dywanie, nawet w łazience. Ten widok przeraził go tak bardzo, że wybiegł z pokoju i wrócił na dół. Powiedział menadżerowi hotelu, co się stało. Razem wrócili na 10. piętro. Mieli problem z otworzeniem drzwi. Przez kilkucentymetrową szczelinę widzieli, że Roland opadł na drzwi i zablokował je ciałem. Po paru minutach mężczyzna podniósł się, dzięki czemu pracownicy mogli wejść do środka. Wszedł do łazienki i usiadł na wannie, opierając głowę o umywalkę. Wezwano policję, która zjawiła się na miejscu kilkanaście minut później. Przed przyjazdem służb Boy próbował zatamować krwawienie. Z bliska zauważył, że Roland miał ślady na szyi, rękach i nogach. Wyglądało to tak, jakby był związany. Pracownicy myśleli, że może sprawca użył kabla od telefonu, aby go związać. To by wyjaśniało, dlaczego później telefon został znaleziony na podłodze. Obrażenia mężczyzny były znacznie bardziej rozległe. Na szyi miał siniaki, co mogło wskazywać na to, że był duszony dłońmi. W kilku miejscach miał pękniętą czaszkę. Sprawca musiał go zaatakować z ogromną siłą. Oprócz tego miał rany zadane ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Miał też rany na klatce piersiowej. Jedno płuco zostało przebite nożem. Dowody na miejscu wskazywały na to, że do ataku doszło na łóżku. To tam znaleziono najwięcej krwi. Cienie, które Boy wcześniej widział na pościeli, były tak naprawdę plamami krwi. Znaleziono krew na łóżku, na meblach, na ścianach, a nawet na suficie. Roland został przewieziony do szpitala. Kiedy ratownicy umieszczali go w karetce, był półprzytomny. Detektywi, chcąc dowiedzieć się jak najwięcej, zapytali, kto był z nim w pokoju, na co Roland odpowiedział – nikt. A gdy zapytali, co się stało, powiedział, że potknął się i uderzył w wannę. Zadano mu też pytanie, czy chciał odebrać sobie życie, ale wymamrotał tylko jedno słowo – nie. Po czym stracił przytomność. Trafił do szpitala w stanie krytycznym. Kilkanaście godzin później, w nocy z 4 na 5 stycznia, zmarł. Śledczy mieli dziesiątki pytań, a po zabezpieczeniu dowodów na miejscu zbrodni pojawiło się ich jeszcze więcej. Roland Owen był nagi, kiedy go znaleziono, ale w pokoju nie było nigdzie jego ubrań. Ani płaszcza, ani koszulki, ani skarpetek, ani nawet butów. Nic. Niektórzy śledczy twierdzili, że Roland chciał odebrać sobie życie, a ślady po duszeniu wskazywały na to, że próbował się powiesić. Ale inne dowody zdawały się wykluczać te teorie. Kable znaleziono na podłodze, a poza tym Rolanda zaatakowano nożem i innym tępym narzędziem. Miał liczne obrażenia. Jak mógłby zadać sobie sam tego typu rany? Nie było to niemożliwe, ale wydawało się to mało prawdopodobne. W łazience nie znaleziono kosmetyków takich jak mydło czy szampon, które powinny się tam znajdować, co mogło oznaczać, że sprawca zabrał je ze sobą, razem z ubraniami. Niedaleko łóżka znaleziono metkę od krawatu kupionego w New Jersey. Oprócz tego w pokoju znaleziono spinkę do włosów, agrafkę, jeden papieros, który nie został zapalony, więc nie było na nim śladów DNA, oraz nieotwartą butelkę kwasu siarkowego. Na półce, przy zlewie i w zlewie, znajdowały się dwie szklanki wody. Jedna z nich była potłuczona. Na słuchawce telefonu znaleziono 4 niewyraźne odciski palców. Badania wskazywały na to, że były to odciski zostawione przez kobietę, ale nie było co do tego pewności. To była połowa lat 30. Śledczy dysponowali narzędziami i technikami, które z perspektywy dzisiejszych czasów mogą wydawać się prymitywne. Na podstawie badań ze schniętej krwi i ran Rolanda eksperci stwierdzili, że mężczyzna został zaatakowany nożem kilka godzin przed tym, jak boj hotelowy go znalazł. Prawdopodobnie 7 godzin wcześniej, czyli po 1:00 w nocy. Wkrótce pojawiło się jeszcze więcej niewiadomych. Okazało się, że nikt taki jak Roland T. Owen nie istnieje. Nie znaleziono nikogo o takim imieniu i nazwisku, kto mieszkał w Los Angeles, gdzie zgodnie z dokumentami znalezionymi na recepcji ofiara miała mieszkać na stałe. Nie udało się dotrzeć też do tego, kim był Don, o którym wspominał zmarły mężczyzna. Przez kolejne dni ciało tajemniczego mężczyzny było wystawione w kostnicy. Policja zachęcała mieszkańców Kansas City i pobliskich miast, aby obejrzeli ciało i pomogli zidentyfikować ofiarę. Bez dostępu do internetu czy krajowych baz było to bardzo trudne i zeznania świadków mogły pomóc rozwiązać sprawę. Trop się urwał. Po 2 miesiącach władze podjęły decyzję o pochowaniu mężczyzny w nieoznakowanym grobie. W dniu, kiedy umieszczono w gazecie datę i informacje dotyczące pogrzebu, policja otrzymała anonimowy telefon. Mężczyzna, który nie chciał podać swojego imienia i nazwiska, powiedział, że zmarły, którego tożsamości również nie chciał podać, powinien zostać odpowiednio pochowany i zaproponował, że zapłaci za pogrzeb. Zaczęto zadawać mu pytania. Skąd wiedział o tej sprawie, jaki miał z nią związek? Na co powiedział tylko tyle, że Roland Owen, tak o nim mówił, zachował się nieuczciwie. Gdy poproszono go o to, aby jakoś rozwinął swoją wypowiedź, powiedział: miał romans z jedną kobietą, a był zaręczony z inną. Według rozmówcy cała 4, czyli Roland, rozmówca i te 2 kobiety, które były oszukiwane, umówili się w Kansas City, ponieważ te 2 kobiety z pomocą mężczyzny planowały się zemścić. Na koniec rozmówca powiedział jedno zdanie, które jest często cytowane w artykułach. Powiedział: oszuści zazwyczaj dostają to, na co zasłużyli, po czym się rozłączył. Rozmówca chciał, aby przełożono datę pogrzebu, bo chciał dostarczyć wcześniej pieniądze i nalegał, aby pochować ofiarę na cmentarzu niedaleko Kansas City. Powiedział, że chce, aby pochować mężczyznę niedaleko jego siostry. Czy ten szczegół i lokalizacja cmentarza mogły oznaczać, że zmarły mieszkał w Kansas City na stałe? I kim była jego siostra? Czy może była to tylko kolejna zmyślona informacja? Okazuje się, że prawdopodobnie tak było. Był to tak zwany czerwony śledź. Tutaj ukłon w stronę Olgi Herring. Czyli trop, który miał jedynie zmylić śledczych. 23 marca, w dzień planowanego pogrzebu, do domu pogrzebowego przyszła przesyłka. Było to $25, czyli równowartość $500 w dzisiejszych czasach. Pieniądze owinięto w gazetę. Chociaż śledczy usiłowali dojść do tego, kto i skąd wysłał ten list, było to niemożliwe. I ten trop prowadził donikąd. Parę godzin później do domu pogrzebowego przyszedł bukiet. Dołączono do niego instrukcję, aby umieścić go na grobie Rolanda Owena. Dołączono do niego kartkę z napisem „Zawsze będę cię kochać. Louise”. Imię zapisano jako Louise, z E na końcu, co wskazywało na to, że była to kobieta. Nie ma jednak co do tego pewności, ponieważ w tej historii pojawiało się tak wiele mylących informacji, że nie byłoby dziwne, gdyby okazało się, że osoba, która przysłała kwiaty, użyła zmyślonego imienia. I wcale nie była kobietą. Jeszcze tego samego dnia odbył się pogrzeb. Uczestniczyli w nim tylko śledczy. Niektórzy, podając się za pracowników domu pogrzebowego, nieśli trumnę. Chcieli się przekonać, czy na pogrzebie zjawi się ktoś, kto znał tego tajemniczego mężczyznę, ale tak się nie stało. Sprawca czy osoba, która była zamieszana w tę sprawę, mogli wiedzieć, że będą pod obserwacją. Przez kolejne dni detektywi przebywali na cmentarzu, udając grabarzy. Ale nikt się nie zjawił. W tamtym czasie wiele lokalnych gazet rozpisywało się o tej sprawie. Wielu dziennikarzy powielało nieprawdziwe informacje. W jednej z gazet umieszczono informację, że zmarły został pochowany w nieoznakowanym grobie. Parę dni po pogrzebie do redakcji zadzwoniła kobieta, która upierała się, że ta informacja jest nieprawdziwa. Kiedy została poproszona o to, aby się przedstawić, powiedziała: „To nie jest ważne. Wiem, o czym mówię”. Po czym powiedziała, że Roland Owen, zmarły mężczyzna, wpadł w kłopoty i rozłączyła się. Mniej więcej w tym czasie na policję zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że rozpoznał zmarłego w gazecie. Upierał się, że widział go 3 stycznia, dzień po tym, jak znaleziono go w pokoju hotelowym. Robert Lane zeznał, że wieczorem 3 stycznia, koło 23, ten mężczyzna zatrzymał go przy 13 ulicy, kilkaset metrów od hotelu. Robert jechał samochodem z pracy do domu. W pewnym momencie ten mężczyzna z gazet wbiegł na ulicę, przez co Robert był zmuszony gwałtownie hamować. Zdziwił go jego wygląd. Miał na sobie tylko podkoszulek, spodnie i buty. W dzień temperatury utrzymywały się na poziomie kilku stopni, ale wieczorem spadały poniżej zera, więc było zimno. Poza tym w tamtych latach na ulicy nie spotykało się ludzi ubranych w taki sposób. Mężczyzna przeprosił Roberta i powiedział, że pomylił jego samochód z taksówką. Zapytał, czy mógłby go zawieźć w miejsce, gdzie przesiadłby się do taksówki, na co Robert się zgodził. Tajemniczy mężczyzna wydawał się roztrzęsiony. Na ramieniu miał głębokie zadrapanie. Powiedział, że jutro kogoś zabije. Robert uznał, że ktoś musiał mu coś zrobić, może się z kimś pobił i chce się zemścić. Kierowca wypuścił mężczyznę kilkaset metrów dalej, w pobliżu postoju taksówek. Widział, jak wsiada do taksówki i usłyszał, jak zatrąbił. Po chwili jeden z taksówkarzy wyszedł z pobliskiej restauracji i wsiadł do taksówki, w której czekał już pasażer. Kiedy Robert Lane zobaczył zdjęcie mężczyzny w gazecie, Podejrzewał, że mogła być to ta sama osoba, którą wiózł samochodem. A gdy zjawił się w domu pogrzebowym tuż przed pogrzebem, aby obejrzeć ciało, nabrał pewności. Rozpoznał charakterystyczne zadrapanie na ramieniu. Ale śledczy nie byli przekonani co do tego, czy ta historia jest prawdziwa. Byli zdania, że Roland nie mógł opuścić hotelu niezauważony, mając na sobie tylko podkoszulkę i spodnie. Chyba że wyszedł w płaszczu i wrócił bez niektórych ubrań. Ale to oznaczało, że wszyscy pracownicy musieli go przeoczyć. A zgodnie ze zeznaniami pracowników, Roland nie opuszczał pokoju wieczorem. Z drugiej strony pracownicy nie byli w stanie wskazać osoby, która mogłaby być sprawcą. Więc jednak nie mogli być tak spostrzegawczy, jak zakładali śledczy. Trudno było odtworzyć przebieg wydarzeń. Wiadomo, że rano 3 stycznia Roland był w pokoju, kiedy pokojówka przyszła, aby posprzątać. Właśnie wtedy rozmawiał z kimś, do kogo zwracał się Don. Po południu pokojówki nie wpuszczono do środka i możliwe, że w tamtym czasie w pokoju przebywał i Roland, i Don. Jeśli Robert Lane mówił prawdę, Roland musiał opuścić hotel po południu. Pytanie tylko, po co? Co się wtedy stało? I gdzie zniknęły jego ubrania? Czy do ataku doszło w pokoju hotelowym, czy poza nim? Roland wrócił do pokoju najpóźniej o 1:00. 2 godziny po tym, jak zatrzymał kierowcę przy 13 ulicy. Eksperci twierdzili, że do ataku doszło koło 1:00–2:00 w nocy. A Jean Owen, czyli kobieta, która spędziła noc w sąsiednim pokoju, twierdziła, że mniej więcej w tym czasie słyszała kłótnie i krzyki. Pojawiło się wiele innych tropów. Po pogrzebie na policję zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że zna Rolanda Owena. Powiedziała, że był to tak naprawdę mężczyzna, który mieszkał w Clinton, 80 km od Kansas City. Jednak szybko się okazało, że ta informacja była nieprawdziwa. Jeszcze w tym samym roku ekshumowano ciało Rolanda Owena, czy też mężczyzny, który podawał się za Rolanda Owena. Z policją skontaktował się mężczyzna, który uważał, że osoba, którą widział w gazecie, to tak naprawdę jego kuzyn, który zaginął. Udał się na zidentyfikowanie ciała i był w połowie przekonany, że to jego kuzyn, ale kiedy zjawiła się jego siostra, która również pamiętała tego kuzyna, powiedziała, że to niemożliwe, aby był to on. Zmarł 5 lat wcześniej. Niedługo później pojawiły się podejrzenia, że ten zmarły mężczyzna to był tak naprawdę Cecil Werner, który od 1934 roku był zawodowym zapaśnikiem. Wiadomo, że zmarły mężczyzna miał charakterystyczne zniekształcenie ucha, które często mają właśnie zapaśnicy. Ale po sprawdzeniu tej informacji okazało się, że nie mógł być to ten Cecil. Sprawę otworzono ponownie po kilku miesiącach, ponieważ w śmietniku przy hotelu znaleziono zakrwawiony ręcznik. Jak się później okazało, to śledczy używali tego ręcznika, aby wytrzeć krew w pokoju hotelowym po śmierci Rolanda. Detektywi sprawdzili jeszcze jeden trop. Zarówno recepcjonista, jak i boy hotelowy twierdzili, że Roland opowiadał im, że wcześniej zatrzymał się w pobliskim hotelu. Sprawdzono te informacje i chociaż nikt taki jak Roland T. Owen nie zatrzymał się w tym pobliskim hotelu, to zatrzymał się w nim mężczyzna idealnie pasujący do tego opisu, z tym, że przedstawił się jako Eugene K. Scott, również mieszkający w Los Angeles. I jak można było się spodziewać, osoba o takim imieniu i nazwisku nie istniała. Sprawa ucichła. Detektywów przydzielono do innych zabójstw. Rok później, w 1936 roku, przyjaciółka kobiety o imieniu i nazwisku Ruby Ogletree pokazała jej gazetę, twierdząc, że mężczyzna na tym zdjęciu przypomina jej syna. Ruby mieszkała w Birmingham w Alabamie. Jej syn, Artemus, 2 lata wcześniej, w 1934 roku, wyjechał z Alabamy. Miał jechać stopem do Kalifornii. I chociaż mężczyzna ze zdjęcia był łudząco podobny do Artemusa, to Ruby początkowo nie mogła uwierzyć, że jest to jej syn. Jego wiek opisywano na 20, 25 lub 25-30 lat, w zależności od artykułu, a jej syn miał tylko 17 lat, kiedy wyjechał. Poza tym regularnie pisał do niej listy, ale coraz więcej szczegółów wskazywało na to, że jednak jest to jej syn. Listy, które przychodziły początkowo, nie wzbudzały podejrzeń. Jednak po 1935 roku, czyli po tym jak Roland T. Owen zmarł w Kansas City, charakter pisma był inny. Dobrze znała charakter pisma Artemusa, więc nieco ją to zdziwiło. Listy brzmiały tak, jakby były napisane przez kogoś innego. Styl był bardzo chaotyczny, niedbały, pojawiały się błędy, a jej syn pisał w zupełnie inny sposób. Kiedy przeczytała opis, nabrała pewności, że jej syn został zabity w Kansas. Na głowie miał charakterystyczną bliznę, która była wynikiem wypadku z dzieciństwa. Przy jego uchu rozlał się gorący tłuszcz, który pozostawił głęboką, poziomą bliznę. Na początku 1935 roku do Ruby przyszedł list. Stempel wskazywał na to, że wysłano go z Chicago. Jej syn pisał, że wszystko w porządku. Kolejny list przyszedł w maju 1935 roku. Artemus pisał w nim, że jedzie do Europy. Załączył list z informacją, że jego statek odpływał w konkretnym dniu. Stemple wskazywały na to, że list wysłano z Nowego Jorku. W sierpniu tego samego roku, czyli 6 miesięcy po tym, jak zabito Rolanda T. Owena w Kansas City, Ruby otrzymała telefon z Memphis w stanie Tennessee. Rozmówca powiedział, że znał Artemusa, ponieważ uratował go podczas walki. Poinformował ją, że chociaż jej syn bardzo chciałby się z nią skontaktować, to nie może tego zrobić, ponieważ teraz mieszka w Kairze, w Egipcie. Ożenił się z bogatą kobietą i wszystko u niego w porządku. Miał zamiar do niej napisać, ale nie był w stanie tego zrobić. Rozmówca powiedział, że Artemus w wyniku walki stracił oba kciuki, przez co nie był w stanie trzymać długopisu. Jakiś czas później przyszedł do niej list pisany na maszynie. Artemus twierdził, że ma się dobrze, ale Ruby zaczęła to kwestionować. List był napisany chaotycznie. Nie brzmiał tak, jakby był napisany przez jej syna. Ponadto wiedziała, że Artemus nie potrafi pisać na maszynie. I chociaż próbowała dowiedzieć się więcej na temat tego, gdzie przebywa jej syn, szukała informacji, czy mieszka w Kairze, tak jak twierdził rozmówca, skontaktowała się z ambasadą. Jednak ślad po Artemusie zaginął. Wykonano badania, które potwierdziły, że zmarłym był Artemus Ogletree, który w momencie śmierci miał niecałe 18 lat. Po potwierdzeniu jego tożsamości detektywi doszli do tego, że wcześniej przez jakiś czas przebywał w innym hotelu w Kansas City. Tam również podał inne imię i nazwisko. Co ciekawe, w tym samym hotelu, w tym samym pokoju zameldowany był mężczyzna, który podał imię i nazwisko Donald Kelso, czyli to prawdopodobnie był ten Don, o którym mówił Artemus przed śmiercią i z którym się spotykał. Pytanie tylko, co robili razem w hotelu? Czy Donald tak naprawdę nazywał się Donald? Nie udało się ustalić jego tożsamości, więc nie było to pewne. W 1940 roku detektywi powiązali tę sprawę z inną sprawą. W 1935 roku mężczyzna o imieniu i nazwisku Thomas Barlow został zatrzymany w Missouri i został oskarżony oraz później skazany za zabójstwo pierwszego stopnia. Było to zabójstwo na tle seksualnym. Później ten mężczyzna trafił do zakładu psychiatrycznego, parę lat później z niego uciekł i pojawiły się pogłoski, że te sprawy mogły mieć ze sobą związek, ponieważ były do siebie podobne. Sprawca zabił młodego mężczyznę w hotelu na terenie stanu Missouri, a następnie umieścił jego ciało w walizce, którą wysłał koleją. Sprawca używał wielu pseudonimów, w tym Donald Kelso. Nie było to popularne nazwisko, więc detektywi szybko powiązali obie te sprawy. Jednak nie udało się znaleźć więcej dowodów, które mogłyby przekonać, że faktycznie ten skazany sprawca zabił również Artemusa. W 2003 roku historyk mieszkający w Kansas City otrzymał telefon od osoby, która nie chciała podać swojej tożsamości. Osoba ta twierdziła, że niedawno sprzątała strych w domu osoby, która zmarła. Znalazła na strychu wiele gazet z artykułami dotyczącymi sprawy Artemusa oraz jakieś przedmioty osobiste, które jej zdaniem były związane ze sprawą. Jednak nawet jeśli były, to policja nie potwierdziła tej informacji. Oficjalnie sprawa Artemusa nadal jest nierozwiązana. Nie wiadomo, kto go zabił i dlaczego. Kogo bał się przed śmiercią? No właśnie, jest wiele pytań. Przede wszystkim, dlaczego zatrzymywał się wcześniej w innych hotelach? Przed kim uciekał? Czy mężczyzna, z którym zatrzymał się wcześniej w innym hotelu w Kansas City, był sprawcą? I kim był dla niego? Niektórzy twierdzą, że był jego kochankiem. Powstało kilka teorii. Pierwsza z nich głosi, że towarzysz Artemusa, ten mężczyzna, który przedstawiał się jako Donald Kelso, zabił Artemusa i działał sam. Wskazywać na to mogły karteczki oraz to, że wcześniej pokojówka słyszała głosy dwóch mężczyzn, ale problem z tą teorią jest taki, że nikt nie widział tego mężczyzny. Pracownicy hotelu nie byli w stanie przypomnieć sobie, czy widzieli kogoś, kto zachowywał się podejrzanie. Wiadomo, że sprawca zabrał ubrania oraz kosmetyki, co mogło wskazywać na to, że kiedy jeszcze Artemus żył, to umył się, spakował jego ubrania i wyszedł, przy czym nie wzbudził podejrzeń. Ale nie wiadomo było nawet, kogo szukać. Nikt nie znał rysopisu tego mężczyzny. Pracownicy poprzedniego hotelu nie byli sobie w stanie przypomnieć szczegółów związanych z jego wyglądem. Patrząc na inne szczegóły związane z tą sprawą, można by dojść do wniosku, że to zabójstwo nie było przypadkowe. To znaczy, sprawca mógł znać Artemusa. Zabójstwo było brutalne. Artemus mógł być torturowany przed śmiercią. Miał pękniętą czaszkę, pchnięto go nożem, poza tym był związany i duszony. I eksperci wskazywali, że mogło to oznaczać, że sprawca chciał się w jakiś sposób na nim zemścić, że miał jakieś negatywne odczucia w stosunku do niego. Jednak jest to tylko jedna z wielu teorii. Druga teoria głosi, że Don nie działał sam. Możliwe, że działał z kobietą, którą operator windy widział w nocy z 3 na 4 stycznia. Wcześniej, kiedy rozmawiali w windzie, kobieta wspominała o tym, że umówiła się w pokoju numer 1026, jednak mogła się pomylić i mogło jej chodzić o pokój numer 1046. Tak przynajmniej wskazują zwolennicy tej teorii. Wiadomo, że później spotkała się z mężczyzną. Operator pamiętał, że wysiedli na 9. piętrze, ale przecież mogli pójść schodami i później wrócić, tak aby nie wzbudzać podejrzeń. Pomimo tego, że operator twierdził, że kojarzył tę kobietę, bo czasami widywał ją w hotelach, w towarzystwie różnych mężczyzn, to śledczy nie byli w stanie dojść do tego, kim jest ta kobieta i z kim była tamtej nocy. Nie wiadomo, kto wtedy wynajął pokój na godzinę. Nie znaleziono nic takiego w rejestrze, więc pojawia się pytanie, czy ta dwójka wynajęła pokój. Czy może odwiedziła kogoś w innym pokoju? No właśnie. Według ekspertów na słuchawce znaleziono odciski palców kobiety, ale nie było takiej pewności. Co jeszcze mogło wskazywać na to, że zbrodnię popełniła ta para? Pracownicy ich pamiętali, a nie pamiętali samotnego mężczyzny. Widziano ich, jak wchodzą do hotelu, a następnie go opuszczają. Przebywali w hotelu od godziny 1:00, wtedy kobieta była sama, wróciła po mężczyznę i razem weszli koło 2:00 i opuścili hotel po 4:00. To pokrywało się z zeznaniami tej kobiety, która była w pokoju obok Artemusa, czyli Jean Owen. Twierdziła, że koło 1:00, 2:00 w nocy słyszała, jak kobieta i mężczyzna kłócili się w pokoju obok. Z tym, że nie ma pewności, czy to był Artemus i jakaś kobieta, czy Don i jakaś kobieta, ponieważ na tym samym piętrze w nocy odbywała się impreza. Niektórzy sugerują, że Artemus miał jakieś powiązania z mafią. Może zrobił coś złego. Mógł na to na przykład wskazywać fakt, że ciągle w pokoju panował półmrok, a sam Artemus sprawiał wrażenie, jakby się przed kimś chował, jakby się czegoś bał, jakby przed kimś uciekał. I to były zeznania kilku osób, nie jednej. Wiele osób miało takie wrażenie, więc może jednak coś w tym było. Poza tym szefów mafii często nazywa się Don, ale to tylko szczegół. Pytanie, dlaczego Artemus się tak zmienił? Co się stało po tym, jak opuścił rodzinną Alabamę? Czy zaczął zadawać się z nieodpowiednimi ludźmi? Może miał wobec kogoś dług? Może zrobił coś złego, a może był świadkiem czegoś złego? Nie wiadomo. Kolejna teoria głosi, że osoba, która zapłaciła za pogrzeb, mówiła prawdę. To znaczy Artemus spotykał się z dwiema kobietami. Z jedną był zaręczony, a drugą zdradzał. I rozmówca oraz te kobiety chcieli się zemścić, więc zabili go w pokoju hotelowym. Ruby, czyli matka Artemusa, nie miała informacji, aby jej syn był z jakąś kobietą zaręczony. Czy kwiaty na pogrzeb przysłała jego kochanka, czy też narzeczona, Louise? Czy było to prawdziwe imię? Ostatnia teoria głosi, że Artemus był tak naprawdę gejem, a Don był jego kochankiem. To by przynajmniej częściowo wyjaśniało, dlaczego używali fałszywych tożsamości, dlaczego Artemus w wieku 17 lat chciał wyjechać z Alabamy i rozpocząć życie w innym mieście i dlaczego był zameldowany w tym samym pokoju z innym mężczyzną. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że do samego końca Artemus chciał chronić swojego kochanka, który był prawdopodobnie sprawcą. Dlatego też, kiedy detektywi zapytali o to, kto mu to zrobił, odpowiedział, że nikt. W tej sprawie jest wiele niewiadomych. Jeśli, tak jak uważają niektórzy, sprawcą był ten przestępca seksualny skazany za inne zabójstwo, to pytanie, kto po śmierci Artemusa wysyłał listy. Ten mężczyzna został skazany w 1935. Listy przychodziły nawet w 1936. I na pewno to nie on je wysyłał. Więc kto? Jaki miał w tym cel? No i przed kim uciekał Artemus? Czy wiedział, że jego życie znalazło się w niebezpieczeństwie? Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. To już wszystkie informacje, które udało mi się na jej temat znaleźć. Jak myślicie? Kto był sprawcą? Która z tych teorii jest prawdziwa? A może macie jakąś własną? Czy wcześniej słyszeliście o tej sprawie, bo mi wcześniej mignęła, ale ze względu na to, że była z 1935 roku, to odkładałam ją w czasie, ale w końcu zdecydowałam się ją opisać. Dziękuję za przesłuchanie tego podcastu do końca. Zachęcam do dyskusji. Jeśli ktoś ma ochotę, można zostawić subskrypcję lub łapkę w górę pod tym filmem. Słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu i do usłyszenia.